Cześć Marek. Cześć. Słuchaj, ja nie powiem, że cię witam, bo to jest taki nasz wspólny odcinek, więc chyba wzajemnie się witamy w naszych... Ty witasz mnie, a ja ci życzę tego, co ty życzysz mi. Ty zdrajco, świnio! O Jezus Maria. Nie, to taki kawał był. A tak, tak. Ja tak, ciebie tak. Też witam, Igor. Tak, faktycznie. Miałem kiedyś taki zbiorek z Klub Masztalskiego i tam było dużo takich... No to tego... Tej kategorii to jest tak. Myślę dokładnie tak, czyli już po siódmej wódce zaczyna śmieszyć. Dobrze, wracając, to słuchaj, to zrobiliśmy sobie taki nasz wspólny odcinek podcastowy, no to chyba wypada, żebyśmy się wzajemnie przedstawili, kim jesteśmy dla audiencji, dla odbiorców tej drugiej strony. To co, zaczynasz? No to Igor Mróz, Zero Bullshit Management. A ja siebie mam przedstawić, przepraszam. Tak, to ja nie, to ja jestem Marek Kowalczyk, Mandariny Project Partners. Taki mój claim to fame to jest, że pomagałem z zespołem zrealizować największy tego typu projekt w Europie, wprowadzenie na giełdę Polskiej Grupy Energetycznej SA. Projekt warty 2 miliardy dolarów, w którym pracowało 2000 osób na terenie kraju i nie tylko, i projekt w niemożliwym czasie się udał. I na co dzień pracuję z firmami, ludźmi, którzy doświadczają, szefami firm, którzy doświadczają problemów z terminowością projektów, mają taki syndrom latania z pustymi taczkami, czyli zławiel, dużo się dzieje, a w ogóle to słowo wymyśliłem, dużo się dzieje, mało efektów, i szefowie są zaskakiwani przykrymi niespodziankami typu żarło i zdechło i mają wrażenie, że są przez swoje zespoły zarządzani metodą pieczarkową. Oprócz tego Mintbooks i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, podyplomowe studia zarządzania projektem, obecnie Uniwersytet WSB Merito. Tyle. Dobrze. To chciałem krótko, przepraszam. Chciałem dobrze, krótko. To ja się nazywam Igor Mróz, mam trochę doświadczenia w zarządzaniu projektami, programami i portfolio. I od 7 lat teraz prowadzę swoją firmę szkoleniowo-doradczą, wiele mówiącej nazwie Zero Bullshit Management. I bardzo właściwie dobra nazwa. Tyle wystarczy. Zawsze piszę w swoich bio na konferencjach, jak mnie proszą, że nie lubię długich bio oraz list certyfikatów i tytułów naukowych, bo zawsze mi przypominają, jak widzę coś takiego, wszystkich tych beznadziejnych menedżerów, których poznałem na swojej drodze zawodowej i którzy też mieli takie długie, imponujące bio, a mimo to byli totalnie beznadziejni. Ja to nazywam uszczypliwie doktor inżynier, ale jest w naszej branży jeden pan doktor inżynier znany, więc nie wiem, czy możemy tak mówić. A ja, ale... jaki doktor inżynier? Nie, no nie ja będziemy mówić. Ja bardziej kojarzę takiego jednego gościa, który po prostu ma, no nie żartuję, chyba z 7 czy 8 czy 9 tych certyfikatów po przecinku na swoim profilu LinkedIn i po prostu. Chyba tak. Dużo się uczył. Dużo się uczył, tak, tak. I to w sensie on już tak miał około 30, więc ja się po prostu mówię, kurde, no to po prostu to chyba nic innego nie musiał się zajmować, tylko po prostu zdobywaniem tych certyfikatów, to kiedy mu czas na co innego zostało. Nie wiem. Bo to nas chyba nieuchronnie prowadzi w kierunku tematu, na który się umówiliśmy. Uzgodnili już tak, dawno temu. Tak, tak. A to może zdradźmy ten temat, żeby już nie trzymać słuchaczy i widzów w niepewności. Słuchacze i widzowie nie będą w niepewności, bo taki temat się pojawi w tytule odcinka. Więc temat brzmi, czy zarządzania projektami można się nauczyć? No właśnie. Oczywiście w zależności od tego, na jakim medium będziecie przyswajać tę treść, no to oczywiście zapraszamy do komentowania, dyskusji na LinkedInie, Twitterze i tak dalej. X, nie na Twitterze. X, przepraszam, X, nie mylić ewentualnie z XXX. Ewentualnie na Threads, jeśli ktoś jest fanem Marka Zuckerberga. Nie, myślę, że nie. W każdym razie także oczywiście zapraszamy do dyskusji również w realu. Można, przynajmniej mnie można zaczepiać w pociągu albo na stacji, co mi się czasami zdarza. Nie wiem, jak jeżdżę. Ale pamiętam a propos tego podobnej historii. Miałem kiedyś takiego studenta właśnie na moim kierunku na WSB obecnie, muszę mówić, Uniwersytet Merito we Wrocławiu, gdzie chyba skończył ze
nie wiem, z 15 albo 20 studiów podyplomowych człowiek, więc był bardzo, bardzo, bardzo... No, nie wiem, no bardzo wytrwały był w studiowaniu. Kilka razy go potem spotkałem właśnie między innymi w pociągu i też pamiętam, że dopisałem, bo często dostaję takie pytania od kandydatów na studenta, ale czy jakieś certyfikaty wydajecie? Więc albo jakieś tam, czy tu przygotowujemy, bo to jest jeszcze jeden temat, oprócz czy zarządzania projektami można się nauczyć, można pod to podłączyć, o wartości certyfikatów. Więc ja napisałem, kazałem napisać na stronie. Zbanują nas wszędzie. Zbanują nas, no i niech banują. No. Na PMI-u byłeś w Krakowie? Na konferencji byłeś. Byłem, no to ja też byłem. No. Raz na jakiś czas banują, a potem zapominają, bo potem przychodzi nowa fala i oni już zapominają, że my jesteśmy zbanowani, a my jesteśmy jak taka stara gwardia, te omszałe, nie wiem, maczugi Herkulesa, czy tam w Ojcowie. My tam stoimy albo, nie wiem, te na Wawelu właśnie byłem z synem niedawno, więc te grobowce takie dostojne, my sobie tam stoimy. Jedne bardziej, drugie mniej dostojne. No właśnie, zdania ekspertów są podzielone, więc a propos, dowiedziałem się, że August II Mocny miał 300 nieślubnych dzieci, więc tak, on podobno właśnie być może był aktywny. Intensywny. Tak. Więc poprosiłem, żeby marketing na stronie tego mojego kierunku na WSB wrzucił takie hasło: łowcom dyplomów dziękujemy. Więc to troszeczkę zdradza na samym początku naszej rozmowy to, o co mi chodzi i moje podejście. Nie wiem, jakie jest twoje. Do łowców, co ty na to właśnie? Aha, to pewnie do tego stricte zarządzania projektami i uczenia tego się stricte, tak, zaraz tak. przejdziemy. Natomiast łowcy dyplomów, no ja generalnie mam... mocno negatywne, oczywiście jestem świadomy, że są wyjątki, podejście do studiów podyplomowych jako takich, uważam, że większość kierunków kierunków jest po prostu słaba, zwyczajnie słaba. Ja nie mówię, ja sam prowadzę na SWPS-ie, na Agile Leadership jedne zajęcia, prowadzone, gdzie tam szefem jest Mariusz Chrapko i to sobie bardzo chwalę, natomiast no bardzo wiele tych studiów podyplomowych to jest po prostu jakiś taki, jest sprzedawane ludziom, że jak skończą te studia podyplomowe, to od razu po prostu ich kariera nabierze nie wiadomo jakich kolorów i tak dalej. Przede wszystkim, powiem tak, hejtuję na pewno wszystkie studia, w których jest jawna obietnica, że się przekwalifikujesz albo że zdobędziesz nową pracę. To już od kilku lat jest dżuma, totalna zaraza. Przekwalifikuj się na IT i jest obiecywane ludziom najróżniejszego autoramentu, że skończysz u nas te studia podyplomowe i po prostu... Tam jest, nie jest to napisane wprost, tylko tak jest właśnie chamsko, ale po prostu insynuacja. Tam z tego jasno wynika, że po prostu tylko te studia skończysz i twoje drzwi do IT są szeroko, nawet się tam jakieś studia tak nazywają, to po prostu szeroko otwarte, od razu cię tam wezmą, a w IT to wiadomo, że po prostu 20 tysięcy na rękę, to po prostu zarabia woźna, a później to już po prostu tylko sky is the limit i to jest kłamstwo, po prostu to jest kłamstwo. No ja chociażby to ludziom daję do myślenia tak, nie wiem, może tobie szkoła jak Meritus? Nie, to jest właśnie, powiem tak, WSB ja będę mówił, Wyższa Szkoła Bankowa może, we Wrocławiu, może tobie WSB Merito. Może tobie to WSB Merito płaci jakieś niesamowite pieniądze za to prowadzenie studiów, natomiast z mojego doświadczenia jest tak, ja nie dostaję dużo i większość ludzi, z którymi rozmawiałem, mówię, stawka godzinowa na takich studiach podyplomowych versus stawka godzinowa szkoleniowca, konsultanta i tak dalej, no to nie jest nawet stosunek razy dwa, to jest stosunek razy 10, często, w sensie, że tam jest 10 razy mniej na takich studiach, no i uświadamiam to na przykład ludziom, którzy marzą o takich studiach i mówię, słuchaj, no to sobie sprawdź tam prowadzących. No jeżeli tam masz prowadzących, którzy prowadzą na jednych, drugich, trzecich, czwartych, piątych, dziesiątych, czytaj, z tego żyją. Zawodowy wykładacz, bo nie wykładowca. Tak. Zawodowy wykładacz na wyższej szkole turystyki, języków obcych, kosmetologii oraz obrony cywilnej. Oddział zaoczny w Blachowni. Na przykład albo w Zakroczymiu, przepraszam. Tak.
Kiedyś usłyszałem takie, ten wyższa szkoła gotowania na gazie, więc. No i Bo, jeżeli a po to jest w prostu. ogóle ciekawy wątek. No. Chciałbym, żebyśmy go zasejwowali gdzieś, bo mam związaną z tym troszeczkę historię, która nas prowadzi przez starożytny Egipt, ale wprost do i piramidy, ale wprost do tematu naszej rozmowy. To To jestem bardzo. zasejwujmy ten To w temat. sumie zaraz możemy do niego wrócić, tylko po prostu Tak. skończę, domknę ten wątek, że no dla mnie morał jest taki, że jeżeli po prostu macie tam prowadzących, którzy po prostu widać po ich, nie wiem, LinkedInie, po czymś tam, że oni się tylko z tego utrzymują, Tak. Jeszcze fundusze europejskie, to jeżeli tam jest są jeszcze trochę zamieszane. dziwne, że osoba na przykład i w ogóle szczególnie w branży takiej jak IT czy projekty IT, że działa gdzieś, gdzie zarabia 5, 6, 7 razy mniej za godzinę, niż mogłaby normalnie pracując dla korpo prowadzić te projekty. No to wniosek jest, znaczy zasadniczo możliwości są dwie. Albo są ultra hobbystami którzy mają spadek po bogatym wujku i którzy po prostu altruistycznie tą wiedzę przekazują. Na pewno są tacy ludzie, pozdrawiam ich serdecznie, albo są po prostu leszczami, którzy nic tak naprawdę praktycznie nie umieją, tylko są obkuci w teorii i prawdopodobnie w zwykłym, normalnym projekcie by się średnio odnaleźli, a tylko po prostu umieją robić, przekazywać jakieś tam slajdy, sylabusy, które ktoś im zrobił te 10 czy To wiesz co, 15 lat temu. to odpowiadając na nie do końca zadane pytanie, na które wprost odpowiedzieć nie mogę ze względu na to, że no mamy jakieś tam warunki współpracy z WSB. Przepraszam, dobra, niech będzie już to WSB we Wrocławiu. Ten, nie rozumiem, nie ogarniam tej kuwety z tym rebrandingiem. Teraz wszystko jest uniwersytetem. Idę sobie, patrzę, Uniwersytet Medyczny. Jaki to jest uniwersytet? Uniwersytet znaczy uniwersalny, czyli wszystko jest, tak? Geografia też jest, nie wiem, też jest, co tam jest, matematyka też jest, Informatyka na pewno jest, bo teraz informatyka na informatyka pewno. jest wszędzie, jest Tak, wszędzie. jest na przykład Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Rolnicza, to nie jest Uniwersytet Przyrodniczy, więc to jest taka inflacja tych tytułów, inflacja wszystkiego. Jest inflacja No tak, no ja pieniądza. kończyłem Akademię Ekonomiczną imienia Oskara Langego we Wrocławiu, a teraz jest No nagle właśnie. Uniwersytet Ekonomiczny. No, W ogóle ja dokładnie, się no. dziwię, że ten Oskar Lange się zachował, bo to komuch był i to No taki ostry. to był taki komuszek. A ja tam niedaleko mieszkałem, na Komandorskiej O, kiedyś. no Jak... oczywiście Komandorska, No. ja tam wchodziłem do podstawówki No. obok. A ja tam kiedyś Tak. mieszkałem. Jak O. mieszkałem dwa razy we Wrocławiu, to raz tam mieszkałem. A wszyscy mnie z Wrocławiem kojarzą, a nie wiem dlaczego. No ale dobra. Więc rzeczywiście to jest taka straszliwa inflacja, i mam wrażenie, że my w ogóle żyjemy w epoce inflacji, takiego nadymania. Inflacja to jest Tak. nadymanie, tak? To nie jest wzrost cen. Od razu, jako absolwent Akademii Ekonomicznej, nie wiem według jakiej szkoły, tam na tej Tam komuszej nas Twojej Keynesa, Akademii. tam nas Keynesa nam O strasznie matko, to wciskali. przepraszam. To ja jestem akurat w ekonomii, Ty jesteś Smith, ty jesteś jestem szkoła pewnie. austriacka, jestem Tak, o. zwolennikiem szkoły austriackiej w ekonomii, Mises i spółka. To też jest długa i ciekawa historia, jak się stałem Austriakiem w ekonomii, ale najpierw musiałem dostać niewydolności serca. To daje dużo czasu w szpitalu, ale to pomijając. Więc moim zdaniem żyjemy w czasie takiego właśnie rozdymania różnych rzeczy. Tak jak powiedziałeś, rozdymania obietnic edukacyjnych, rozdymania tych tytułów, rozdymania jakichś certyfikatów, rozdymania nie wiem czego jeszcze, tak, podaży pieniądza, rozdymania ego na przykład rozwój osobisty. Kiedyś było takie hasło bardzo modne, że tu rozwój osobisty, nie? A ja to nazwałem właśnie rozdymaniem wewnętrznej pustki. Więc ci wszyscy patoinfluencerzy jacyś, jakieś takie, ale na szczęście teraz sztuczna inteligencja generuje nam instagramowe influencerki, więc jakby. No ale no to Tak. i ja myślę, ja teraz myślę, i tak jak obserwuję troszeczkę obecny świat, to ja myślę, że my dochodzimy, jest takie amerykańskie określenie to jump the shark. To jest wzięte z takiego serialu, w którym były coraz bardziej nieprawdopodobne historie. W końcu gość przeskoczył przez rekina na jakichś nartach wodnych. I to już był w ogóle, już od tego się momentu zaczął upadek. Mam wrażenie, że my żyjemy właśnie w epoce przeskakiwania przez rekina, gdzie osiągamy taki pik tego absurdu w różnych dziedzinach życia. No, widziałem już Coca-Colę po 15 zł, pół-litrową butelkę Coli Zero, więc to jest dla mnie taka miara jakby tych zmian cen, No ale to na temu nadymaniu to jest, ja już chyba nie wiem, w drugi czy trzeci podcast, kiedy to wspominam, no bo to jest sytuacja teraz bieżąca bardzo. Być może kojarzysz, może nie.
No bo to się szeroko odbiło, nie trzeba siedzieć w jakimś tam świecie Instagramu celebryckim. Krzysztof Stanowski versus Natalia Janoszek, czyli taki dziennikarz sportowy, bardzo duży kanał ma na YouTubie, po prostu zbadał karierę jednej Ktoś mi opowiadał, że ona to wszystko wymyśliła. Wyszło, że tam jest po prostu wszystko wymyślone, a media w Polsce to po prostu łykały jak pelikany. Ona zagrała jakieś totalne epizody, takie, że ją widać przez 3 sekundy na jakimś, w jakichś dosłownie 5 filmach, a ona się sprzedaje jako aktorka Hollywood i Bollywood. W Kansę wynajęła taki helikopter wycieczkowy, że każdy sobie go może wynająć, ale wsiada do niego w wielkiej sukni. Jej ekipa to sfilmowała i było, że helikopterem do Kan przyleciał. I tak dalej. I to jest dla mnie doskonała taka, wiesz, metafora właśnie tej całej inflacji, tego, co się wszędzie dzieje. Ci wszyscy eksperci, jeden w drugiego, z certyfikatami, ze studiami, te studia wszystkie. O, przykład lokalne tutaj w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny. Kiedyś robiłem research studiów MBA. O, to jest w ogóle osobny temat. Przyszło i uwaga, ja mogę coś pomylić, także zapraszam w komentarzach, żeby to tam doprecyzować, bo mogę to przekręcić. Natomiast wtedy to wyglądało tak, jak robiłem ten research 7, 8, 9 lat temu, że oni go mieli przy współpracy ze St. Gallen School of Business. I St. Gallen to jest bardzo znana szkoła biznesu w Szwajcarii. Mhm. Tak. Ale uwaga! Potem jak człowiek się wczytał, a ja jestem taką właśnie sceptyczną osobą, która się wczyta, to oczywiście co się okazuje, że St. Gallen to jest po prostu miejscowość. Tak, i w niej jest ta jedna główna szkoła biznesu, a oprócz tego jest pierdyliard jakichś takich szkół jak w Polsce Cosinus albo, albo coś takiego. Uwaga, żebyśmy się o zniesławienie nie narazili. No, czyli takich żyjących z jakichś tam funduszy i tak cosinus, dalej. Cosinus. Daj Boże, 3 minus. Wszyscy wiedzą, że no, poziom jest tam średni i to MBA nie było przy współpracy z tą wypasioną, znaną szkołą, tylko właśnie z jedną z tamtych szkół. Ale jak człowiek nie wie, zresztą tak podobno jest sprzedawane tak samo gdzieś właśnie Oxford, nie? No tak, i ludzie nie widzą różnicy. Nie? Jest na przykład tam Oxford School of Business, czy Oxford coś tam, podczas gdy to właśnie... Albo może być na przykład szkoła biznesu w Oxfordzie. Tak, tak. I też jest School of Business in Oxford, albo blisko Oxford, albo ma w skrzynce pocztowej adres zarejestrowany na dworcu w Oxfordzie. Nie byłem, dokładnie. Ale... No, tak, dokładnie. Tak, to trzeba uważać, tak. Bo nie wszystko, co zagraniczne i ładne, to jest prawda. No dobrze, ale żebyśmy tak spróbowali podryfować w stronę... Piramidy jeszcze piramidy mamy zaparkowane, ale jakby, czy to oznacza, że cała edukacja project managementowa to jest bullshit? Ewentualnie jak odsiać ten bullshit management od zero bullshit management? Gdybyś miał ze swojego doświadczenia, no bo ja 20 lat już minęło, przeprowadziłem tych edycji z różnym zespołem, tak, to już będzie jakieś, nie wiem, setki edycji, setki grup, po tam 30-40 osób, czyli no już jakieś tam tysiące ludzi się i ludziska się jakoś zapisują i mają feedbacki pozytywne, więc okej, no wiadomo, że nie idź do fryzjera pytając, czy potrzebujesz się ostrzyc, bo każdy ci powie, że potrzebujesz się ostrzyc, tam brodę poprawić i tak dalej. Natomiast jak odróżnić to, co jest tą inflacją, a co jest realem? Jak odróżnić, co jest, chciałem powiedzieć, dolarem, czyli papierową walutą rozdymaną, której za chwilę nie będzie i tak dalej, a co jest prawdziwą złotym krugerrandem, jakby nie, tego krugerranda możemy nadgryźć, chociaż one są specjalnie ze stopem miedzi, żeby były twarde, więc to może inne poza ale tym. Ale i tak byłem zawiedziony, jak sobie kupiłem krugerrandy. One tak nie wyglądają ładnie. Że one wyglądają ładnie i że mimo tego, że jest ten stop miedzi, to jednak każdy jest w takim plastikowym obwolutku. Tak, żeby nie macać. Że nie mogę iść, znaczy nie, bo ja po prostu miałem marzenie, żeby mieć taki woreczek, którym będę potrząsł. No to sobie, powiem ci tak, to se odłóż i kup woreczek krugerrandów złotych. Nie, ale w sensie, jedna dziesiąta uncji wyjdzie ci taniej na woreczek. Ale w sensie, że tam parę mam, nie? Ale że po prostu... Bardzo słusznie, będziesz bogaty. Że nie mogę ich tak po prostu luzem. Możesz otworzyć. W tym woreczku są w tych plastikowych opakowaniach. Dobra.
To jak sprawdzić, jak odróżnić ten bullshit management od zero bullshit management? Wiesz co, przede wszystkim... Jak odróżnić zgniły ziemniak od mandarynki? Przypadkiem Mandarin Project Partners. Product placement. To nawiązując chyba trochę do mojej wcześniejszej wypowiedzi, przede wszystkim to trzeba zwrócić uwagę na to, co ci ludzie obiecują. Mhm. To jest chyba najprostsze, nie? Zapytaj, jakie mają być, zobacz, co piszą na temat efektów szkolenia, czy jakiegoś tam programu rozwojowego, czy konsultingu, mhm. czy czegoś innego. Czyli co piszą, ale też po prostu zapytaj, czego się można, panie Marku, panie Igorze, panie Stefanie, pani Aniu, czego się można spodziewać. No i jeżeli obie to jest too good to be true, mm-hmm. to prawdopodobnie śmierdzi. Ja powiem na przykład z autopsji, a propos wszystkich dorad, transformacji i tak dalej, co o czym klienci marzą? No klienci marzą o tym, żeby ktoś przyszedł, oni mu zapłacą i żeby zrobił to za nich. Tak, tak. A ja od razu łamię im po prostu marzenia, mówię, ludzie, to tak nie działa. Nie jestem w stanie być gościem z zewnątrz, który nie zna kompletnie waszych układów, relacji, wszystkiego, ludzi, działów, tej całej polityki i tak dalej, nie kuma w waszej firmie. Ja nie przyjdę i nie zacznę wam zmieniać wszystkiego, bo to się po prostu nie uda, to się rozpierniczy. To może działać tylko na takiej zasadzie, że ja będę takim wingmanem prawoskrzydłowym gościa czy dziewczyny od transformacji od was z firmy, którzy będą wystarczająco wysoko umocowani, zmotywowani, będą mieli do tego czas i oni znają ludzi, politykę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się tego nauczyłem z autopsji, bo właśnie widziałem takie reklamy tych firm, co tak robią, te transformacje i jak dostałem taką swoją pierwszą transformację 6 czy 7 lat temu, to ją spierniczyłem, bo właśnie nie myślałem, że to tak właśnie wygląda, że ja wejdę. Wiesz co, no. Jak byliśmy na tym PMI-u, tylko się minęliśmy, to było porażkologia. Ja byłem na warsztacie z porażkologii. Może byśmy kiedyś w ramach takiego, jakby to powiedzieć, spowiedzi dziecięcia wieku, może byśmy opowiedzieli, każdy by się przyznał do jakiegoś fuck upu i tak, może nie profesjonalną paraskologię, ale proponuję temat, nie wiem, jak widzowie czy słuchacze uznają, niech dają feedback, czy byście chcieli usłyszeć, co Kowalczyk i co Mróz spartoczyli w swoim życiu, to oprócz swojego życia, mówię o sobie. Okej. No, to tyle. To właściwie tyle. Czyli rozumiem, że się zgadzasz, czy masz jakieś inne. Nie, jeszcze... ja się zgadzam całkowicie, bo to jest troszeczkę, to jest bardzo ciekawy temat. To jest nawet może trzeci temat, jak przeprowadzić transformację i czy konsultant z zewnątrz może pomóc. To jest. I dlaczego? Tak? Dlaczego? Dlaczego? Może, ale to wiesz, to jest osobny temat. Spróbujmy wylądować w obszarze, czy zarządzania projektami można się nauczyć, bo to jest zbliżone, ale wątek poboczny. To co, więc, to teraz ty, to co, można? To teraz ja, to może o tych piramidach w końcu powiem. Dobra. Więc jak mieszkałem we Wrocławiu po raz drugi w 2012 roku, to zainteresowało mnie takie pytanie, które mnie nurtowało od zawsze, jak zarządzano budową piramid. Mniej interesowały mnie te aspekty techniczne, tylko aspekty organizacyjne. No, teraz uwaga, nie było MS Projecta, nie było Jiry, niektórzy mówią Jiry, nie było czego tam jeszcze nie było, nie było PMA. Nie było niczego. Może, nic nie było. Kononowicz. A piramidy są. No więc jak ci ludzie się zebrali w kupę w takich olbrzymich tych i tam jakieś kamienie natłukli, tam jakieś ten, jak oni, nie wiem, nie było maili, nie było Slacków, nie było Teamsów. I oni się jednak wszyscy zorganizowali i to, ale był deadline, tylko był nieznany. Mhm. Podobno, bo to podobno w żadnej z piramid nie znaleziono żadnej mumii, więc to jakby to jest w ogóle... Ale to jest osobna historia na temat tego. Ale jak musieli działać ci ludzie, że oni jednak to zrobili? I to był taki czas, ja mówię, kurczę, no muszę się tego dowiedzieć. Jak się tego najprościej dowiedzieć? No kogoś zapytać, kogoś, kto się zna. Egiptologa. No egiptologa z Poznania, jak się okazało, bo i więc wymyśliłem, że ja zrobię TEDx w USB.
Więc żeby się dowiedzieć, wiesz, takie pytanie, nie trzeba budować browaru, żeby się napić piwa, ale trzeba zorganizować TEDx, żeby się dowiedzieć, jak zarządzano budową piramid. Więc ja taką, to był mój pierwszy prelegent, egiptolog z Poznania. A, czyli ty zorganizowałeś TEDxa. Ja zorganizowałem TEDxa po to, żeby jego zaprosić. No bo co ja zadzwonię? Dzień dobry, panie doktorze. Przepraszam, Marek Kowalczyk, jak zarządzano budową piramid? To, i to wystąpienie jest do dziś na YouTubie, można je znaleźć. Jak zalinkujemy. Zalinkujemy, tak? I bardzo sympatyczny człowiek przyjechał, opowiedział, a przy produktem ubocznym tego mojego pytania o to, jak zarządzano budową piramid, był Jacek Walkiewicz, którego ja znałem ze Stowarzyszenia Mówców i byłem na jego wystąpieniach i go, można powiedzieć, zmusiłem trochę, żeby on przyjechał na ten TEDx. On tam nie bardzo chciał, ale on był ostatni. No dobra, to w końcu przyjadę. No i potem okazało się, że to jego wystąpienie na TEDxie, tym moim właśnie, który się zaczął od tego, od budowy piramid, to było w ogóle numer jeden i Jacek Walkiewicz stał się powszechnie znaną osobą, zaczął. Książkę drugą wydał, mimo że powiedział, że nie to, będzie. To na tym TEDxie to była to ta pełna moc możliwości. Pełna moc możliwości, tak, to jest to właśnie. A ja tego jego wystąpienie ze szpitala w Aninie, jak już umierałem na serce, to wtedy wrzuciłem do netu i tak w ogóle, to jest w ogóle osobna historia o niespodziewanych konsekwencjach planowych działań. W ogóle osobny, to jest taki biały łabędź był, ta historia to jest. Więc wracając do tematu. No i teraz w trakcie tego wystąpienia dowiedziałem się o jakby o tym zarządzaniu piramidami jest mniej, ale dowiedziałem się o edukacji bardzo wiele jest w społeczeństwie i dowiedziałem się takiej rzeczy, a mianowicie, że społeczeństwo egipskie było bardzo egalitarnym społeczeństwem, wbrew pozorom. Dla każdego otwarta była ścieżka awansu społecznego i ta ścieżka awansu społecznego była otwarta dla każdego w następujący sposób, a mianowicie w każdej wiosce był skryba, który był, nie wiem, tam wójtem, urzędem skarbowym, lekarzem, no taki all inclusive, taki. Księdzem, wójtem, nie, zaraz, panem, wójtem i plebanem, coś takiego był. I kto był bystry z tych nie wiem, chłopców lub dziewcząt, głównie chyba chłopców, no to mógł się iść uczyć, czytać i pisać po egipsku, czyli tymi pismem hieroglificznym, tylko że ich to pismo jest tak skomplikowane, że sam fakt, że ktoś się tego nauczył, to był test na IQ. Na inteligencję. Test na inteligencję, czy ktoś po prostu się w ogóle nadaje. I to było równoważność wykształcenia wyższego w czasach egipskich. Czyli człowiek, który się był w stanie, a mógł iść każdy, więc człowiek, który przeszedł przez tą, chciałem powiedzieć, zimową szkołę ognia, ale raczej letnią szkołę pisania, to oznaczało, on skończył studia. W praktyce i była konkretna umiejętność, były konkretny jakby test zaliczeniowy, że on musiał, nie wiem, coś przeczytać i coś napisać, a nie jakiś bullshit, że tam wspólnie wypełnimy testy i tam ABC i dostaniemy zaliczenie, nie? I do odbioru dyplomu no ja uprawnia opłacona faktura. Słyszałem, że kiedyś w tym takim bardziej klasycznym wykształceniu, wiadomo, przedwojennym i tak dalej, że była ta łacina Y, tak, oczywiście. I to było po nic, ale to było właśnie takie po nic, żeby ćwiczyć głowę. To zaraz jeszcze dojdziemy do chińskich mandarynów, bo skoro jest o mandarynka, to nie może być bez mandarynów. Nie może być. Jeszcze tylko dwa akapity na temat tego starożytnego Egiptu. I on mówi tak, przez tam te 4,5 tysiąca, czy tam ileś lat tej historii Egiptu, oni wszystko zapisywali, wszystko notowali, no to on mówi tak, mniej więcej 1 na 100 człowiek historycznie, geograficznie na przestrzeni tysięcy kilometrów i tysięcy lat, mniej więcej 1 na 100 nadaje się na wykształcenie wyższe. To teraz boję się, znaczy, nie, po prostu już czuję bana, bo już wiem, gdzie zmierzasz, znaczy domyślam nie, się. Nie, to jakby ja miałem, na LinkedInie dostałem banana, ale za szczypawki, więc a podobno wracają szczypawki, ale to osobna historia znowu. Teraz tak, czyli ten współczynnik takiej rzeczywistej jakby bystrości mierzonej bardzo obiektywnym
I najdłużej chyba w historii nauk społecznych trwającym tak zwanym eksperymentem naturalnym, to jest mniej więcej 1% ludzi powinien uzyskiwać wykształcenie wyższe, nie? Jeżeli to wykształcenie wyższe ma cokolwiek znaczyć, a nie być nadmuchaną żabą i taką wydmuszką, takimi pustymi kaloriami, czy pustymi, jak to się nazywa, ETCS-y? Są jakieś punkty, tak się dostaje, czy coś. Są jakieś takie. Coś takiego jest, ale to już jest. Nie za moich czasów było. No. Więc i to jest jedna. I teraz on mówi dalej. Druga rzecz, to mniej więcej z tego 1% 1% miał doktorat. Oczywiście w cudzysłowie, czyli 1% z tego 1% to byli ci właśnie Imhotep, to byli ci budowniczowie piramid, to byli ci wszyscy łebscy goście, bo tam znowu był potem system, on już jakby szczegółowo nie opowiadał o tym, jak ten drugi stopień wyglądał, ale to był też system oparty o merytokrację, czyli o to, że awans, oczywiście wiadomo, no tam, jak ktoś był tam, że tak powiem, był przypadek, kiedy... Synem lokalnego kapłana, to pewnie było mu łatwiej. Nie było mu łatwiej, tak? Ale był taki przypadek, kiedy chłopak ze wsi został kochankiem faraonicy. Czy tam nie faraonowej, bo to nie była żona faraona, tylko ona była kobieta, która była faraonem. I ona miała właśnie... Tak, ona została, więc pełne równouprawnienie też było. No i on był został najważniejszą osobą w państwie, no bo faraon, można powiedzieć, to był właścicielem, on był jednoosobowym akcjonariuszem, natomiast no wiadomo, że faraon się tam nie musi znać na zarządzaniu, więc sobie brał do zarządzania bystrych, no i tak, oczywiście to różnie działało przez te tysiące lat, natomiast zasadnicza jakby taka wymowa i zdaniem właśnie pana doktora zaraz muszę sobie przypomnieć, żebym nie przekręcił jego nazwiska. Jak zarządzano budową piramid? Ja sobie tu otworzę sąsiednie okienko. Andrzeja Ćwieka. Zdaniem doktora Andrzeja Ćwieka, ówcześnie doktora, to już było ponad 10 lat temu. Andrzej Ćwiek. Tak. I nawet jest to, pokazuje się od razu na pierwszym miejscu. Więc z Poznania. Swoją drogą opowiadał ciekawe historie o studentach, którzy przychodzili do niego studiować na archeologię, a w ogóle o historii nie mieli zielonego pojęcia. Więc no podejrzewam, że mogli chcieć na przykład uciec przed wojskiem. To też mam taką małą anegdotę, ale kończąc i zamykając ten wątek piramid, on powiedział tak, upadek Egiptu jego zdaniem zaczął się w momencie, kiedy wprowadzono pismo alfabetyczne, którego każdy debil mógł się nauczyć. Jakby zniknęła ta bariera do wejścia do klas zarządzających. Nie wiem, rządzących, zarządzających. Czyli innymi słowy, rosnący współczynnik skolaryzacji, czy tam, jak to tam nazwać, to jest pomylenie przyczyny ze skutkiem. Czyli innymi słowy, to jest, jak każdemu damy doktorat, bo obniżymy wymogi tak, żeby każdy mógł je dostać, żeby były, nie wiem... Powiedzmy, za mało rudych dostaje doktoraty, więc musimy zrobić albo łysych. Do łysych się zaliczam, do rudych nie, więc będę mówił o łysych, więc i doktoratu nie mam, więc chociaż kiedyś myślałem, że chcę. Więc będziemy zrobili łapankę. Regularnie co kilka lat myślę, że chcę, po czym trafiam na wykład jakiegoś takiego akademika, ale takiego aż do bólu, i on staje i przez 2 godziny nie mówi, co mówi. I wtedy mi przechodzi, bo sobie myślę, że jak miałem takie jedno najpoważniejsze podejście, to właśnie pan mi uświadomił, że zasadniczo to ja będę musiał w dowolnej katedrze, w jakiej bym tego nie robił, to będę musiał zacytować pracę wszystkich tuzów tejże katedry, niezależnie od tego, czy mi się ta praca podobają, czy są w jakikolwiek sposób relewantne do tego, co robię. Nie mówimy tutaj o katedrze na Wawelu. Nie mówimy tutaj o katedrze na Wawelu, tylko mówimy o katedrze na dowolnej uczelni w Polsce. Tak. Teraz zamykając ten wątek egipski cytatem ze starego przysłowia Indian, ze zgniłego patyczka fujarki nie wystrugasz. Czyli innymi słowy, i to też potwierdzają badania Gallupa, nie mówię o tym, że oni tam patyczki jakieś fujarki tam strugali czy coś, natomiast moja teza jest taka, poduczyć się może każdy. Ja się mogę poduczyć grać na gitarze. Mogę się poduczyć grać na gitarze. Być ale
Mam 10 palców, więc mogę się tego poduczyć. Uszy mam, słyszę. Więc jakby tak ze mną usiąść i tak mnie tam piłować, no to pewnie bym tam jakiś poziom tego brzdąkania uzyskał. Dzisiaj mam 0, no to bym dostał, nie wiem, w skali od 1 do tam 1000, dostałbym, nie wiem, powiedzmy 5, nie? I bym brzdąkał na tej gitarze. Natomiast moim zdaniem, i w tym sensie, okej, każdy się poprawi. Każdy się poprawi. O tych badaniach Gallupa tam troszkę powiem za chwilę, bo one dotyczyły czegoś, nie dotyczyły zarządzania Ale projektami, ale szybkiego Johnem czytania. Cashem nie Nie, zostaniesz. dokładnie. Natomiast moja obserwacja jest taka, że jeżeli ktoś ma predyspozycję i już mu wychodzi, to wtedy ta edukacja to nie jest od, nie wiem, poziomu 0 do poziomu 5, tylko to będzie od poziomu 200 do poziomu 20 milionów. Czyli innymi słowy, edukacja ma, moim zdaniem, edukacja ma sens w sytuacji, jeżeli jest jakaś, jeżeli rzucam makaronem na ścianę i ta ściana tam rzeczywiście jest, a nie rzucam makaronem w powietrze i on przelatuje przez, nie wiem, kurtynkę od prysznica albo przez firanki. Musi być coś, do czego się ta edukacja przykleja. Muszą być, to jest moja teoria, muszą być jakieś predyspozycje, a te predyspozycje, one się objawiają w działaniu, że ktoś już kiedyś sam swoimi metodami, nie wiedząc, nie umiejąc, bez żadnej edukacji, coś mu wychodzi i ma do czegoś drive, że się tak wyrażę. To moim zdaniem to jest dobre i wtedy I warto wtedy jest. można jest na czym Tak, działać. wtedy jest na czym to zawiesić, tylko znowu uwaga, żeby on lub ona, teraz musimy mówić he or she lub też they them, żeby się ta osoba nie skrzywiła, trafiając w złe miejsce, do jakiejś certyfikaciarni albo do jakiegoś tam, nie wiem, zarządzanie projektami unijnymi poprzez wypełnianie wniosków i formatek, nie? To jest moja teoria, taka w skrócie, długimi meandrami i jeszcze to O, dużo zostali, było tych meandrów. bo jeszcze mandaryni chińscy zostali, o Dobra. których nie powiedziałem. Rozumiem, że mam jakoś to skomentować. Twoja perspektywa, to jest moja perspektywa w przemyśleniu. Zacznę od końca, od tej certyfikaciarni. Ja trochę wyluzowałem i się spragmatyzowałem odnośnie tego hejtowania certyfikatów. Ale my nie hejtujemy, one mają swoje, o, Mają swoje to zalety i mają można swoje też zastosowanie. i można je etycznie też sprzedawać. Można Tak jest. mimo że my tego w firmie nie, mimo że my w ogóle nie szkolimy certyfikacyjnie i tak dalej, Ja to wystawiam ja nie ma ja aha to, tak, każdemu ale nie, chodzi każdemu studentowi, który skończy, dostaje dyplom uczelni i oczywiście. dostaje ode mnie certyfikat, żeby. No, my też Okej. Okay. dostajemy, my też dostajemy taki wewnętrzny certyfikat, ale natomiast chodzi mi o to, że takie szkolenia, no, klasyczne, tam PMP, Prince i tak dalej, to też można sprzedawać fajnie, etycznie, po prostu mówiąc, słuchajcie, to jest szkolenie przygotowujące do Przygotowujące certyfikatu. do zdania egzaminu. Tak, wiele z tych rzeczy w ogóle się nie otrzecie o to przez, być może nigdy w ogóle, no ale trzeba się tego nauczyć i już. A źle się faktycznie dzieje, kiedy człowiek często totalnie tabula rasa prosto po studiach, Tak. idzie na kolejne studia i myśli, że tak wygląda Tak, zarządzanie tak. projektami. Natomiast wracając do tych predyspozycji, ja się zgadzam. Nie, musisz się nie zgadzać, bo inaczej jest nieciekawe. Musimy Nie, się ale bo pokłócić o ja może coś. do tego po prostu podejdę z innej perspektywy. Zgadzam się z tymi predyspozycjami. To jest, wiesz, jak o tym samym systemie edukacji, jak powiedziałeś, no to jest w ogóle dramat, że dzieciak w wieku 19 lat ma podejmować decyzję, która Nie, to zaważy na chore całym jest. jego życiu i to jest podejmowane na podstawie jakichś, nie wiem, spontanicznych rzeczy albo gdzie rodzice uważają. Ja mam na przykład taką, teraz mnie pewnie, znaczy te, o, a propos kontrowersyjnych rzeczy. Może dużo ludzi z IT mnie zhejtuje. Ja nie jestem z IT, mogę cię zhejtować Ja jestem bezpodstawnie. rocznik 82 i mam wrażenie, że mój rocznik plus może jeszcze parę lat to są takie skrajne roczniki. Znaczy, jeszcze jak ja byłem w liceum, czy jak ja byłem na studiach, to komputery nie były cool. To w IT się dużo nie zarabiało, a komputerowiec to był taki właśnie nerd w koszuli, w okularach, w skarpetach i w klapkach i w ogóle grał w te jakieś gry i granie w gry nie było cool, nie było e-sportu transmitowanego w telewizji i tak dalej. I w związku z tym wtedy wszyscy ci,
co mimo, że to nie było cool, mieli komputery, coś tam z nimi próbowali, je składali, rozkręcali, programowali i tak dalej, to byli ci, co to kochali, co mieli właśnie do tego smykałkę. I jak oni szli na informatykę, to po prostu no, to jakość tych ludzi była dużo lepsza, bo oni już się tym interesowali, mieli do tego jakiś dryg. A jak powiedzmy, załóżmy, że nie wiem, 15 lat później, już tak przesuńmy tą granicę dużo, to już wszyscy widzieli, że w IT się dużo zarabia i synku czy córeczko idź do IT i tak dalej i były to właśnie... Tak, zostań lekarzem. No dokładnie. Za moich czasów to było zostań lekarzem. Zostań lekarzem. Tak. I ktoś nie ma do tego ani drygu, tylko na przykład poświęcił ogrom roboty, żeby to po prostu wykuć i zdać i tak dalej. Ale nie ma do tego ani żadnych predyspozycji, ani niczego, no i to się tak kończy, czyli będzie tym programistą, będzie tym lekarzem, ale będzie no to najwyżej mocno średni. Wiesz co, jeżeli chodzi o lekarzy, a z różnych osobistych i zdrowotnych i rodzinnych się ocieram o to środowisko dosłownie w przenośni. Przepraszam, to od razu się wetnę, bo to mi się przypomina jeden z moich top 5 dowcipów ever. No. Dwóch studentów Politechniki po ostatniej sesji na 5 roku kończy właśnie 3 flaszkę spirytusu i mówi: Stasiu, jak pomyślę, to ze mnie będzie za inżynier, to się boję iść do lekarza. Do lekarza, tak. Dobre. Więc to się nazywa konował. To się nazywa konował. Jest takie w branży lekarskiej. Nie wiem, czy jeszcze funkcjonujące określenie. Nie wiem, czy jest w branży zarządczej, tudzież w branży IT. Forward manager. Forward manager, o, ciekawe. Ja bym tak to zrobił. Nie, to taki to po prostu tylko przesyła te maile. Forwarduje. Spójrzcie na to, for your information. No. Więc, a to co mówiłeś o tym wybieraniu bardzo wczesnym, no mój syn właśnie lat 14 skończył podstawówkę, teraz idzie do liceum, wybrał klasę o profilu ekonomicznym, nie wiem dlaczego. Właśnie, bo już się tam są te klasy specjalizowane tak. Wcześniej, to jeszcze I on mówi, tato, będę miał przedmiot, coś tam, zarządzanie i biznes. A ja mówię, a czym ta pani zarządzała? A co cię będzie uczyć? Ja mówię, nie wiem, chyba wycieczką szkolną do Szczecina. Więc dziecko w wieku 14 i zależy, co tam będzie, bo ja miałem, jak miałem 19 lat. Będą przerabiać podręcznik. No. Ja w jego wieku pojechałem na handel do Mińska białoruskiego, obecnie słowo zakazane i tak dalej. Natomiast i tam się uczyłem biznesu, jak mnie milicja złapała i trzeba się było wykręcić, żeby nas na komendę nie zgarnęli. No, no i otworzyłem tam komis, bo swojego towaru miałem mało, no bo skąd można wiedzieć, co będzie szło w Mińsku białoruskim, więc lepiej jest sprzedawać towar należący do innych ludzi. Co szło w Mińsku białoruskim? W Mińsku białoruskim co szło? Co szło? Szły perfumy, szły polskie, podrabiane pewnie tam. Pani London, Paris, coś tam. To było. Ja nie jestem rocznik 82, wręcz przeciwnie, więc ja pamiętam już, jak nie było Teleranka, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć. Ja się urodziłem w tym roku. Znaczy nie, przepraszam, urodziłem się rok chwilkę później. Więc szły też, co tam jeszcze szło, buty szły, pamiętam. I prezerwatywy szły, tylko nikt nie bardzo wiedział, co to jest, ale po krótkim wytłumaczeniu jakby to było szło bardzo dobrze. Wysokomarżowe, łatwe do ten, więc miałem wtedy z powrotem tyle kasy, tych rubli, że nie wiedziałem, co z tym robić, więc obkupiłem się w płyty, long playe, czarne płyty, które mam u rodziców do dzisiaj. Mam niezłą kolekcję ruskich tych, znaczy sowieckich, to nie to samo. Nie wiem, jak to nazwać, no, edycji światowych artystów, także być może nawet to dzisiaj ta kolekcja jest coś warta. To może okazać się, że jestem milionerem, jeśli chodzi o te long playe. Ja się ostatnio dowiedziałem, że mam pewnie kilkanaście tysięcy lekko, bo po prostu wszystkie swoje Lego, które były kupowane w Peweksie i Baltonie, za jakieś bony, takie najmniejsze zestawy babcia mi kupowała, no to się okazuje, że i one leżą całe kompletne w ładnych pudełkach i tak dalej. Nie rozpakowane? Nie, bawiłem się, ale szanowałem.
Aha. I że to po prostu, kurde, jest dużo warte. Collector's items teraz. No dobra. No. No to. Wiesz co, ale to jeszcze ja skończę. No i to bo powiedziałem o lekarzu, o inżynierze. Parę inżynierze IT. I tam parę innych IT. Natomiast stricte w zarządzaniu projektami, ja nawet gdzieś mam, też zalinkujemy tekst, właśnie jak zostać sensownym project managerem, i ja go zaczynam po pierwsze od zniechęcenia ludzi, uświadomienia, że to się wiąże z użeraniem się z bardzo wieloma różnymi grupami, że to jest trudna praca, a po drugie, żeby się zastanowili, czy mają predyspozycje, i odwołuję się tutaj do takiego bardzo nienaukowego testu i bardzo hejtowanego MBTI, natomiast ja MBTI czy tam 16 personalities, które sobie w internecie funkcjonuje jako jego tam odnoga, lubię o tyle, że są różne zastrzeżenia metodyczne, ale to jest najlepszy test tego typu, który jest za darmo całkiem do zrobienia. Nie musisz za niego płacić. Tam po prostu stawiam taką tezę, że słuchaj, zrób sobie. Jeżeli po prostu na przykład wyjdzie ci, no i dałem tam taki idealny project manager, to powinien mieć mniej więcej tak i tak, ESTJ. A jeżeli ci... Rozwij dla tych z nas, co tylko im się wydaje. Ekstrawertyczny, no bo musisz z ludźmi się, musisz gadać z ludźmi, nie możesz po prostu, wiesz, to cię nie może wyczerpywać ciągłe nawiązanie, no bo tak upraszczając ekstrawersję, introwersja, introwertyk to jest też osoba, która gada z ludźmi i tak dalej, natomiast dla niej to będzie trudne, szczególnie ciągła konieczność poznawania, gadania z nowymi osobami, to po prostu jest wyczerpujące dla tej osoby bardzo. Co tam? S, czyli bardziej dane, logika, później te, bardziej zasady, a nie uczucia, czyli kurczę, musimy dowieść ten projekt, mimo że Marek i Jasia się trochę obrażą i będzie im nie fajnie, to taka osoba jednak będzie w stanie powiedzieć, to jest kurczę, no my już wszystko dla nich zrobiliśmy, ale musimy iść dalej z tym projektem, oraz J, czyli osoba, czyli bardziej... Czyli taki fokus na targecie. Tak, bardziej zaplanowana osoba niż taka bardziej, wiesz, zawsze lubiąca zmieniać opcje. I tam postawiłem taką ostrożną tezę, że to oczywiście jest uproszczenie, ale jeżeli ci wyjdzie bardzo mocno procentowo, nie wiem, 70, 80 w kilku obszarach przeciwnych, czyli wyjdzie ci, że jesteś bardzo introwertyczny, bardzo niezaplanowany i jeszcze bardzo jakiś tam, to może jak tak masz w jednym obszarze, to sobie poradzisz, to może nawet wnieść trochę takiego flavor, trochę takiej pikanterii, może wiesz, będziesz sobie inaczej z tymi projektami radził, ale jeżeli masz w dwóch, w trzech kompletnie przeciwną taką preferencję osobowościową, czyli jesteś, wiesz, totalnie roztrzepany, totalnie taki sfokusowany na tym, żeby było miło, żeby była harmonia, żeby było fajnie i tak dalej, to nie to, że ty jesteś głupią, beznadziejną osobą, nie. Taka osoba, która na przykład jest nastawiona na to, żeby było miło, żeby była fajna harmonia, będzie dobrym team liderem, takim liniowym, który na przykład będzie dbał o to, żeby ci ludzie będzie miał dla nich cierpliwość, żeby się oni rozwijali, żeby było fajnie, ale niekoniecznie będzie tym takim archetypicznym project managerem, no, którego, kurczę, no, jego, co jest jego zadaniem? No, ma dowieść cel projektów jakichś tam w zaplanowanych ramach, no i to czasem będzie oznaczało, ja też zawsze o tym powtarzam u siebie na szkoleniu, że nie jesteś w stanie sprawić tak, żeby wszyscy cię lubili i kochali, bo to jest mnóstwo sprzecznych interesów. Klient zawsze będzie chciał jak najszybciej, jak najtaniej, jak najlepiej, no i to jest od razu w konflikcie z zespołem, który by chciał pewnie dopieścić, mieć więcej czasu, więcej przestrzeni na różne rzeczy, szczególnie jeśli to są jacyś zajawieni techniczni ludzie, no to oni kochają mieć więcej czasu, żeby to pieścić, coś tam. Lubieżność inżynierska. Tak, tak. Albo żeby sobie wziąć urlop wtedy, kiedy jest jedyne okno startowe, kiedy możemy to u klienta na przykład wdrożyć i tak dalej, a oni chcą mieć wtedy urlop. No i sorry, no to jest stricte konflikt. Nie da się zrobić tak, żeby wszyscy cię kochali, no i jeżeli masz takie cechy właśnie, to F spektrum w MBTI-u bardzo, bardzo mocne, to wszystko w tobie będzie mimo wszystko chciało zbawić i uszczęśliwić wszystkich, no i to jest dobre w innych rolach, właśnie takich, nie wiem, czy HR-owych, czy menedżer liniowy i tak dalej, ale niekoniecznie wtedy, kiedy trzeba coś po prostu dowieść. Okej. Patrzę na zegar i widzę, że mamy 49 minut naszej rozmowy. I włącza mi się fokus na targecie. Mam też taki moduł wbudowany, oprócz modułu dygresję.
Tak, że trzeba dowieźć, więc chciałbym, żebyśmy dowieźli naszym słuchaczom i oglądaczom jakiś, nie wiem, być może w stronę powoli podsumowania idąc, jakieś bullet pointy, nie wiem, jakieś takie cwane, podoba mi się. Cwane podsumowanie takie, żebyśmy mogli zamknąć klamrą, a potem powiedzieć, gdzie nas można znaleźć i być może umówić się na jakieś kolejne, bo... Na next time. Tak, bo w tym, co mówiłeś w tym ostatnim fragmencie, miałem bardzo dużo przemyśleń, ale w ogóle już się nawet nie odzywałem, nie mówiąc o tym, że o moich ulubionych mandarynach jeszcze nic nie powiedziałem, a może to po prostu zostawimy na inny raz. Dokładnie, te mandaryny. Zrobimy, jeśli musi być wam się, cliffhanger. Jeśli chcecie, to po o prostu co chodziło Kowalczykowi? Łapki w górę i komentujcie, że chcecie kolejny odcinek. I jak będziemy mieli 100 tysięcy subskrypcji, to zjemy surowe jajko na live'ie. Nie, no to nie ma problemu z surowym jajkiem. A nie, no dobrze, może coś bardziej cielnego. Kurczaczka. Zjemy kurczaczka na pewno, małego. Na pewno coś wymyślimy. To coś wymyślimy. To założymy OnlyFans konto. Ale ja nie umiem tańczyć. Nie, zresztą nie oglądałem, tylko kolega mówił, że to są jakieś takie bardzo dziwne historie. Nie, ja nie wchodzę aukcję, w ogóle na takie aukcję rzeczy. Wody z wanny, w której żeśmy się kąpali. Tam była jedna taka akcja. To kolega też opowiadał. Jakaś nevertheless. Pato influencerka chyba. A ja słyszałem, że była taka, przepraszam, to pato influencerka, co sprzedawała wydzielany przez siebie nie CO2, tylko CH4. Słoiczki łapała i sprzedawała. Dobra. Ładna dziś pogoda. Tak jest, dobra. Ładna dziś pogoda. Podsumowując, czyli te bullet pointy. Mi się wydaje, że powiedzieliśmy co? Że przypomina się pytanie, nauczyć. Brzmi, czy zarządzania projektami można się nauczyć i jeżeli ktoś, a jeżeli się nauczyć, no to jakby do's and do not's. No to i myśmy tak naprawdę w tej części skupili się tak naprawdę na tym, nie powiedzieliśmy w szczegółach, jak się nauczyć, ale powiedzieliśmy zasadniczo od tego, że nie każdy... Nie, bo pytanie było, czy można się nauczyć, tak? Więc można, ale nie każdy ma do tego predyspozycję i zdecydowanie większy sens ma uczyć. Znaczy, ci, co nie mają predyspozycji, pewnie będą jacyś tacy lekko półśredni i w miarę będą sobie dawać radę, ale nigdy nie będą super project managerami, więc nauczyć można pewnie wszystkich, natomiast kwestia efektów tego... Przyuczyć. Natomiast kwestia efektów tego będą na pewno różne i też powiedzieliśmy sobie o tym, że jak szukać, żeby uważać na tych, co obiecują złote góry, że po prostu wszyscy od jutra będą po prostu genialnie i wszystko im będzie na czas, w ogóle na wczoraj, w ogóle będzie im zapas czasu i budżetu zostało. To jak widzicie coś takiego, to po prostu uciekać. Tak mi się wydaje, że takie dwa główne były bullet pointy. No i też mówiliśmy o certyfikatach, że one mają swoją rolę, natomiast trzeba wiedzieć, że ta metafora, którą ja stosuję, to jest, że certyfikat w wielu miejscach to jest tak jak prawo jazdy. To po prostu trzeba mieć. Natomiast na kursie prawa jazdy się nie nauczysz jeździć, wręcz przeciwnie, jak będziesz tak jeździł, zwłaszcza na przykład na jednośladzie typu motocykl, to szybko zginiesz. I teraz moja teza jest taka, i chyba ty to powiedziałeś wcześniej, że najpierw trzeba umieć jeździć, czyli najpierw się trzeba nauczyć, a potem dopiero trzeba iść na kurs do zdania certyfikatu, żeby w głowie się złe nawyki nie wyrobiły. Jak już masz troszkę praktyki, bo wtedy jesteś w stanie w jakiś, ja też tak mówię klientom, mówię, kto może przyjść? Ja mówię, no właściwie prawie, że każdy, ale pod warunkiem, że ci ludzie mają choć trochę doświadczenia w projektach, bo tak to będzie jakaś stricte teoria. I a propos tego prawa jazdy, to mi fajnie uświadomiłeś, bo ja miałem podejście do kursu na prawa jazdy gdzieś tam na początku studiów, ale w ogóle zrezygnowałem, machnąłem ręką. Prawo jazdy nie było mi potrzebne i zrobiłem je po 30. Ale zrobiłem je, po pierwsze zrobiłem research, więc wybrałem sobie fajnego instruktora, dostałem z polecenia. Pozdrawiam pana Andrzeja, który pewnie nie słucha, ale był naprawdę super fajnie mnie uczył i zdałem egzamin za pierwszym razem. I tak się zastanowiłem, co było jednym z głównych powodów, w ogóle to jest najbardziej popularny tekst na moim prywatnym blogu, jak zdałem za pierwszym razem na prawo jazdy. Ale moim zdaniem jednym z najważniejszych czynników było to, że ja już wtedy od lat jeździłem w ruchu ulicznym, tylko że rowerem.
I nie bałem się, bo jak pamiętam, że jak za pierwszym razem siedziałem w tym samochodzie, to było w ogóle pierwszy raz w życiu siedziałem, byłem w ruchu ulicznym, to się po prostu bałem każdego samochodu z przodu, z tyłu, z boku i za mną. A jak już miałem lata jeżdżenia... Czyli żeby zostać project managerem, trzeba najpierw trochę pojeździć w cudzysłowie na rowerze, czyli trochę się przy tych projektach pokręcić, żeby w ogóle zobaczyć, nie od razu zostaniesz menadżerem. Najpierw musisz, nie wiem, tam... Stąd dla mnie absurd tych wszystkich studiów magisterskich, project management, no i ludzie później myślą, że naprawdę zostaną junior project managerami i się dziwią, że jest, znaczy ja nie mówię, że nie zostaną, ja nie mówię, że nie mają szans. Czyli tak, czyli podsumowując, troszeczkę popracuj, zdobądź doświadczenie. Zobacz, czy ci najlepiej to człowieku w ogóle wychodzi. Praktyczne. Się, najlepiej praktyczne. Sorry, ale projekty studenckie, jakieś takie... Okej. Być może na przykład, jak ja w organizacji studenckiej organizowałem konferencję wyjazdową, no to już jest projekt. Nie, to musi być jakiś konkret, a nie coś, co się nazywa projekt. Który miał budżet i tak dalej, ale wszystkie te takie projekciki, co musieliście coś zresearchować w cudzysłowie i zrobić z tego prezentację, no to sorry. Nie, projekt, to powiedzmy w ogóle, o co nam chodzi. To musi być koordynacja zasobów, istotna koordynacja zasobów w czasoprzestrzeni, w sytuacji niepewności, gdzie jest jakiś punkt, w który trzeba trafić. To rozumiemy przez projekt. Istotna koordynacja zasobów, a nie projekt pod tytułem taki, że mam usiąść i coś zrobić sam. To nie o to tutaj chodzi. W trójkę każdy z was musi poświęcić 3 godziny, żeby coś zrobić i z tego wszyscy robicie prezentację. Dobrze. Czyli teraz tak, czyli jeden, popracuj sobie, zdobądź doświadczenie, zobacz, czy ci to wychodzi. Nie rzucaj się od razu na certyfikację, tylko jak już będziesz miał ten, zdobądź wiedzę, wyresearchuj kierunek, zobacz, czy tam nie prowadzą zawodowi prowadzacze do kształtów różnych, tylko czy to są ludzie, którzy rzeczywiście coś w swoim życiu zrobili i czy dzielą się realną wiedzą. Sprawdź na przykład, Sprawdź na LinkedInie. Poczytaj. Nazwiska prowadzących, ich po prostu zgooglaj, no. Zobacz na YouTubie, czy mają jakieś podcasty, blogi, co oni sobą reprezentują. Oczywiście tam wiadomo, że wszyscy czytają jakieś tam fora i tak dalej, opinie, ale też jakby zobacz, jaki jest kierunek, jakby na co to jest ukierunkowane. Czy to jest ukierunkowane na nauczenie cię prawdziwych umiejętności robienia czegoś, czy to jest ukierunkowane lekko zawalowana sprzedaż jakiegoś certyfikatu, nie? Lekko zawalowany upselling, czyli żebyś kupił kolejną rzecz. Kolejny kiedyś był taki, on już chyba nie żyje, Andrzej Batko, pionier w Polsce NLP. Ktoś mi kupił jego książkę jedną i potem się dowiedziałem, że wszystkie jego książki tak wyglądały, że przez całą książkę to było już na następnej stronie ci powiem, jak to zrobić, jak sobie radzić, jak wszystko zrobić, już na następnej stronie i potem jak dochodziłeś do ostatniej strony, to było to już w kolejnej książce, która już się pisze, już będzie to. I teraz ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na podstawie czego odbywa się zaliczenie? Czy zaliczenie odbywa się na podstawie dowodów płaty? Czy zaliczenie odbywa się na przykład na podstawie tego, że trzeba zrobić projekt i przedstawić wyniki w trakcie? My jeszcze do tego nie doszliśmy, ale my myślimy o tym właśnie, żeby zrobić w jakiś sposób na przykład 2 levele, że dostajesz certyfikat uczestnictwa albo certyfikat właśnie zaliczenia czegoś takiego, natomiast no to jest trudne po prostu, bo to jeszcze klienci muszą chcieć. No ja u mnie akurat tak się dzieje na moim WSB, czyli Merito we Wrocławiu, że to się udaje się zrobić. Na studiach teraz, tak, ale ja myślę tak. W kontekście szkoleń bardziej, nie, że... To będzie pewnie trudniejsze. To jest trudniejsze, ale jest to mam to gdzieś na liście, na jakiejś roadmapie i jest to moje marzenie, bo właśnie chciałbym, żeby była jakaś różnica, nie, żeby po prostu wszyscy, wiesz, no było fajnie, wysokie oceny, a potem o tym zapominamy. No dobrze, to 59 tak minut. Ostatnia rundka zamykająca i chyba będziemy powoli kończyli. Czyli co, gdzie nas można znaleźć? Gdzie ciebie można znaleźć? Gdzie mnie można znaleźć? 0bs.pl, nasza strona, tam jest też bardzo fajna baza wiedzy, zupełnie za darmo, polecam. Niedługo też tam będą nasze podcasty wszystkie podlinkowane i LinkedIn, jak ktoś chciałby, nie wiem, followować albo zadać pytania, tam za wiele się nie udzielam w sensie szerowania czegoś, ale jak najbardziej można się połączyć, zadać jakieś pytanie, a czasem też coś tam
wydzielę od serca. Bo właśnie wydzielam od serca, mam plan, a nie mam plan postów na 7 tygodni do przodu, że muszę co 2 tygodnie o 7:52, bo wtedy algorytm najbardziej lubi i muszę napisać tak, a dopiero w komentarzu dać link. Jezu, jak mnie to wkurza. O. Mnie można znaleźć tak na LinkedInie, ja działam z rywami. Teraz mam akurat okres cichy, więc na razie mało cisza publikuję. Cisza przed burzą. Mam ciszę przed burzą. Można mnie znaleźć na Spotify'u projekty na czas. Można mnie znaleźć, też na razie jest cisza przed burzą. Można mnie znaleźć na mandarinę.co. No i można mnie znaleźć, jak się poszuka Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, WSB albo Uniwersytet Merito, podyplomowe studia zarządzania projektem Marek Kowalczyk, to tam też mnie można znaleźć. Marek Kowalczyk projekty. Sprawdź, czy się coś pojawia. Marek Kowalczyk projekty. No jak się wpiszesz Marek Kowalczyk projekty w Google, to jest najpierw twój LinkedIn, później jest Mandarin Project Partners, potem jest Marek Kowalczyk Uniwersytet WSB Merito Wrocław. Czyli dobrze działa, linki dobrze działają. Dziękujemy działowi marketingu za wypromowanie linków. To tyle. A jak się pisze Igor Mróz, to też w sumie wyniki są na mój temat. Jest inny Igor Mróz w Polsce, siatkarz, który mnie prawdopodobnie nienawidzi, bo nie wiem, czy w ogóle. Nie wiem, czy w ogóle jest na pierwszej stronie w Google. No to go słusznie tutaj zwalczyłeś. Więc jeżeli macie jakieś tematy, o których byście chcieli od nas usłyszeć, jak widzicie nasze rozmowy, to jest już kolejna rozmowa, którą mamy z Igorem. One zwykle mają taki troszeczkę all over the place charakter, ale to jest taka forma, jak się komuś nie podoba, to ma pełne prawo nie słuchać, więc my tak lubimy. Nie wiem, czy byśmy chcieli inaczej, więc na ten temat tyle. To byłem ja, Kowalczyk Marek, trener drugiej klasy. Łobodobo, niech żyje nam prezes naszego klubu, niech żyje nam.